Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Przyjrzymy się kolejnej aktualizacji, która została dodana do tej gry. Jeśli chcecie kupować gry taniej, zajrzyjcie do marketu G2A. Link macie w opisie. Będziemy dzisiaj tworzyć mapki nowe, wyścigi kaskaderskie. Ogólnie też tak wbiłem do gry i tak od razu odruchowo sprawdziłem, czy są jakieś nowe samochody, no ale niestety nie ma. I też w tej najnowszej notce odnośnie tej aktualizacji wtorkowej, no nic nie było napisane o jakimś nowym samochodzie, więc nic nowego nie ma z tych rzeczy, ale mamy bardzo fajny kreator teraz, nowy tryb adwersarza, którego jeszcze nie sprawdzałem. Ma on być podobny do trybu z GTA 4 Cops and Crocs, czy jakoś tak. Grałem w niego, w sumie nie pamiętam, dużo w niego grałem, nie pamiętam, na czym on już nawet polegał, bo bardzo dużo czasu teraz spędzam w GTA Online. To co, ja myślę, że od razu możemy wejść sobie do kreatora tras, a wejdziemy sobie tu i pokażę Wam pokrótce mój twór, który już sobie zrobiłem, no ale to nie jest ukończona nawet trasa, ja tylko bawiłem się wszystkimi tymi funkcjami, jakie kreator tras nam dostarcza. Moment, ja tu muszę sobie wczytać zapisane. A tak, to będzie to. Wygląda to okropnie i nie jest, no nie można tego ukończyć, ale próbowałem tak mniej więcej się zapoznać z możliwościami tego kreatora i są naprawdę ciekawe. Mamy bardzo dużo nowych modeli i w ogóle najlepiej ogólnie robi się te trasy na padzie. Tak samo jak obsługuje edytora wideo tego rockstarowskiego, najlepiej robi się to na padzie, bo powiem Wam, robiłem to już na klawiaturze i myszce i wygląda to okropnie, trudno jest się z tym ogarnąć. No więc tak, najpierw pokażę Wam, jak to u mnie wygląda, jak to zrobiłem. Myślę, że zrobimy sobie wszystko od nowa, jakąś taką traskę całkiem przyjemną. Ta nie jest do końca przyjemna, chciałem zrobić coś hardkorowego. Myślę, że trasa, którą będziemy dzisiaj robić, będzie się znajdowała właśnie w mieście. Oj, wykasowało mi się i tak to, co już tutaj robiłem. Nie zapisałem tego hardkoru, co ja tutaj wymyśliłem. No ale jest dużo, dużo fajnych obiektów, które możemy sobie wykorzystać. I okazuje się, że nawet całkiem fajnie można sobie to łączyć. Myk. Nie chcę wychodzić. Chcę tylko zmienić kamerę. O. No więc dużo, dużo fajnych elementów można, pokażę Wam może od początku. Tutaj możemy od razu wejść w rekwizyty i to wszystko wykasować. Najciekawszą funkcją ogólnie w tym jest łączenie rekwizytów, bo pozwala nam bardzo ładnie i gładko otworzyć te trasy i to jest super. I zaraz Wam pokażę, jak to działa, tylko postaram się usunąć to wszystko, co ja tutaj zrobiłem. Chciałbym, żeby ten wyścig był gdzieś tutaj między tymi budynkami, żeby te trasy były takie wąskie między tymi budynkami, może gdzieś tam na dole, może będzie tam, o, wjazd do, nie widziałem jeszcze wyścigu, który prowadziłby przez te kanały tam na dole, więc co powiecie na to, jakbym zrobił taki wyścig, będzie się tutaj a moment, tu jest jakaś krata, a nie ma tej dziury, bo to tylko w jednej misji jest, ach, szkoda trochę. No ale to nic, poradzimy sobie bez tego. Wjazd jest drugi gdzieś tutaj chyba. Tu gdzieś jest. O tutaj. Tam zrobimy sobie wjazd. Właśnie, nie było jeszcze takiego wyścigu. Ciekawe, no to może być ciekawe. Taki stanterski wyścig. Chyba nikt takiego jeszcze nie zrobił. No więc zaczynamy. Szczegóły wyścigu, musimy to tutaj zrobić. Tutaj chyba teraz można zacząć od rekwizytów? Nie, trzeba dać szczegóły wyścigu, więc kaskader, a może inaczej, żebyście wiedzieli, że to moja trasa. Mów po ludzku, kaskaderka 1. Myk, opis. Wow. Myk, fotka. Robimy fotkę, to nie ma znaczenia, później zrobimy sobie nową fotkę, jak już będę miał skończoną tą trasę. Słowa kluczowe to sobie zostawiamy. Ilość graczy, samochody, możemy wziąć sobie jakiś samochód,
który będzie dość szybki. Ja sobie wybrałem tu Osirisa. Możemy wziąć każdy inny, niezależnie, żebyśmy mogli nim testować te trasy, no nie? A ja wezmę sobie... Co tutaj sobie weźmiemy? No nie mam pojęcia, co tutaj wziąć. Wezmę sobie może... Pronto. Proto weźmiemy sobie. Super samochodów. Okej. I rozmieszczenie. Umieścimy wyzwalacz. Będzie sobie tu. Myk. No i mamy wyzwalacz. Kamera lobby. Musimy troszeczkę tu zniżyć. O, myku, myk. Okej. Tak. I punkty kontrolne. No i teraz musimy zacząć od rekwizytów. Jak tutaj się wysokość, tak? O, tak mamy. No i teraz fajnie, bo możemy sobie to robić w bardzo ciekawy sposób. Obrócimy i teraz tak. Oddalimy trochę widok. No mówię, na padzie jest to bardzo, bardzo wygodna sprawa. Start na 30 pojazdów. No i niestety musi być to takie długie. Ale możemy to w powietrzu teraz sobie zamontować jakby. Myk, troszeczkę może niżej. Teraz jedziemy dalej z rekwizytami, no bo będziemy musieli dokończyć tą naszą trasę. I tak, linia startu. Głupie jest jedynie to, że za każdym razem trzeba jakby oddalać, no nie? Nie oddalać, tylko podnosić ten obiekt. Ale zaraz wam pokażę ciekawą rzecz. Już wam pokazuję. Weźmy sobie może tak. I teraz włączenie rekwizytów. To nie zawsze działa dobrze, ale tym razem zadziałało. I patrzcie teraz na to. Zawsze każdy, kto robił sobie kiedyś trasę, miał problem z tym, żeby to było super równo, no nie? Patrzcie teraz. Teraz możemy sobie bardzo łatwo to regulować, dosłownie dwoma przyciskami. Myk. I możemy ładnie sobie ustawić to, jak chcemy. Więc tak. I patrzcie, to się od razu samo jakby przyciąga do siebie, no nie? O. I zjeżdżamy na dół, no tak trochę, nie do końca, może to będzie ładnie wyglądało. Ojej, co mi się tu porobiło? Wow, wow, wow. No właśnie, czasami takie dziwne rzeczy się zdarzają. O, nie wiem, czy ja tu na budynek nie wjadę. Oj, trochę wjadę. To będzie trzeba uważać. Nie, 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 trzeba to jakoś inaczej wykombinować. O, teraz nagle tak. To oczywiście jest jedna rzecz, a tutaj jeszcze mamy dużo innych rzeczy, które możemy robić. Na przykład mamy tuby. Zobaczcie, jakie długie, długie tuby możemy sobie tutaj wykorzystać. No i zobaczymy, czy uda się to jakoś połączyć. O, widzicie, też nie do końca, no też kurczę nie do końca. Ale to nic, nie trzeba się bawić w ten sposób, możemy to inaczej zrobić, rozwiązać. O, teraz się nagle połączyło. Wow, patrzcie na to. O, i to możemy obracać już nam, jak nam się tylko podoba, fajnie. No to dobra, to zróbmy tak. Tutaj trochę do góry. O, i to już się fajnie łączy. Ops, o, nie chce się już połączyć, czemu? No, to z tymi tubami to jest fajna sprawa. Ale teraz jakoś nie chciało się połączyć, nie wiem czemu. Może ja wyłączyłem? Z jakichś powodów, zobaczcie, teraz nie chce się połączyć. O, a teraz chce. A, i znowu nie chce. No to też ważne jest, aby robić jak najfajniejszą O, patrzcie na to, tu mamy przyspieszenie. Tutaj zjazd właśnie na drogę, to jest przejście, taki łącznik, tak jak powinienem to zrobić na dole. No ale już trudno. Wow. O, a tutaj będzie coś innego. Wiem, co zrobię. Zrobię taki nawrot. Zaraz wam pokażę. Znowu mi się przybliżyło do samej twarzy. I zaraz zrobimy tu. Jeszcze będzie trzeba punkty kontrolne porobić. O, dobra, spróbujemy jeszcze. O. O, teraz muszę obrócić. O, będzie fajnie, będzie fajnie. Tak. Teraz musimy inną tubę dać. O, taką mniejszą. O, właśnie taką. A, ona musi inaczej. O, 45 stopni może. No i gracze będą sobie tutaj wyskakiwać.
Dobra, wyłączymy łączenie rekwizytów. No i tu musimy zrobić jakąś taką rampkę może, żeby od razu wskakiwali tam do tego, do tej dziury, bo to jest chyba tutaj, oby. Jak kurczę, gdzieś indziej. Nie, no to musi być tu, nie ma opcji. Tutaj powinna być ta dziura w ścianie. O, patrzcie jak fajnie. Myk. A, coś tu nie gra. To jest takie zwężenie tutaj, to nie. O, teraz nie chce się połączyć, bosko. Tutaj łącznik trasy to nie. Bo tutaj chyba są też różne szerokości tych dróg. O, my chcemy takie małe. Tylko to jest na pewno równo? Chyba tak. Coś tutaj jednak nie jest super równo. Zobaczcie, nie jest tam krzywo trochę. No nie działa to jeszcze zbyt dobrze. Trudno. Musimy sobie jakoś poradzić. Może teraz? No, a teraz nagle jest równo. Także no, małe bugi z tym jeszcze są. To widocznie jak to się chce tutaj wtopić trochę w otoczenie, no to robią się jakieś problemy z tym. Okej. Będzie lampa na środku. Okej. I to się tutaj powinno ładnie nam wtopić i skręcić gdzieś tutaj. No tu musi być na 100% ten otwór. Kurczę, no jak nie będzie, to oliwa trochę. Ale musi być, no. Jak go... Moment, jest tu? Nie mogę tu wejść tym widokiem. Gdzie to jest? To na pewno tu, czy nie? Jak nie, to... Dobra, zawsze możemy przecież zmienić widok. Robimy tak i zmień kamerę. O! No tutaj nie ma tego wjazdu. Zobaczymy... Jak nam się tu połączyło to wszystko? No jest w miarę okej. Jak będziemy zjeżdżać stamtąd z dużą prędkością, to i tak ten fragment teraz nie będzie nam robił różnicy. O, nie? Tutaj sobie będziemy tak jechać. A ten otwór chyba jest tam kawałek dalej. Nie pamiętam właśnie dokładnie, ale to nic. On jest gdzieś tu? Tak, on jest tutaj. Więc kawałek będzie trzeba pojechać, no i tu będzie taki znak, żeby skręcić. Będą tutaj i różne takie rekwizyty, żeby ten... A jeszcze zobaczymy w ogóle, jak się jedzie od samego początku. Zmienimy kamerę, myk. Idziemy na górę, no... Jak tu się... Okej. Jedziemy. Od samej góry, myk. Możemy sobie już w sumie ustawiać checkpointy, ale myślę, że spoko. Nie ma jeszcze aż takiej potrzeby. Dobra. Okej. O, udało się ustawić tutaj. Nie zawsze da się ustawić właśnie ten samochód testowy wszędzie. O, ale fajnie to wygląda. Jeszcze tam będzie trzeba w powietrzu kawałek tej rury dokończyć. Wow, tu trzeba zwolnić, okej. Tutaj tak dziwnie trochę, ale dobra, no. To jest... Wow, patrzcie, to kawałek budynku. No i co, ciekawie jest. O, i tutaj trzeba skręcić. Właśnie, może zrobimy taki wylot fałszywy. Ale dziwnie. Tam będzie... A nie, tam mieliśmy zrobić takie skrzyżowanie, żeby gracze jechali jeden na drugiego później. Chociaż tutaj chyba nikt nie będzie jeden na drugiego jeździł, bo to jeszcze za wcześnie w wyścigu. Nie porobi się takich tych. Wow, patrzcie, ale super. Nie zauważyłem tego nawet. Muszę tam dać jakieś znaki może, żeby ten... Żeby było coś chociaż widoczne, że tam jest jakaś dziura. Może tu rampę damy? Ale jakąś małą. Malutką. To jest mała skocznia. Dzięki za taką małą skocznię. Myk. I ktoś tam wyleci. O, niestety przegrywasz. Takie będzie. Dobra, i jeszcze musimy połączyć te rekwizyty. Chyba, że tam zrobimy jakieś takie lądowanie czy coś. Nie, teraz musimy połączyć te rekwizyty w tym... Nie rekwizyty, tylko tutaj te tuby. Tu musimy zrobić takie przejście jakieś. Tuby.
Aha, możemy coś takiego zrobić. No i to będzie spoko. Patrzcie. Nam elegancko to tutaj wejdzie. Widzicie? Tutaj od góry, jak ktoś będzie chciał jechać, tak szaleć, to będzie takie ten, nie? Tylko, że to krzywo jest, kurde. Będzie problem. Nie, no ktoś będzie miał problem i tyle. Myk. No i teraz zobaczymy, jak to tu wygląda. Czy jest łatwo trafić, czy nie. Wow, można właśnie przelecieć. A cholera. Tak myślałem. To nie, to musimy zrobić jeszcze coś innego. Skocznia z przerwami. Z dwiema przerwami, z jedną przerwą. Właśnie, jest taka tuba z jedną przerwą i ona by mnie ratowała. Ale też jak nie... O, jak mamy taki problem, zawsze możemy nałożyć te dwa obiekty na siebie, tylko... No właśnie, a spróbujmy może wsadzić w środek tą tubę. Zobaczymy, czy się uda. Nie, to jest mnie interesuje tu, żeby włożyć. Nie chce się połączyć. Zobaczcie, widzicie? Nie da się włożyć jakby w środek tego. I to też mnie to wkurza za każdym razem, że jakoś jakimś cudem to się pojawia gdzieś tam na dole. Mamy tu nakładanie, okej. O! Patrzcie, udało się, ale bania. No to teraz jest okej. Spoko. Udało się. No i mamy tutaj jeden wlot, tak? Trochę to słabo widać, jak się jedzie tam z góry. No ale jest ostrzeżenie, jest taki ten. Myślę, że będzie okej. Później tu się jedzie gdzieś do góry. Myślę, że uda mi się tu ustawić pojazd. Nie, teren musi być równy. Nie rozumiem tego. Po co ten teren ma być równy? Nigdy nie mogę tego normalnie przetestować. Jak mam testować cokolwiek samochodem na tych trasach, skoro to są trasy kaskaderskie, powykręcane w różne strony i dopiero samochód mogę pojawić tam, gdzie teren jest równy. Nie rozumiem tego. No to jest taki dziwny zabieg Rockstara bez kitu. Trzeba znaleźć jakiś fragment terenu, który jest równy, bo inaczej nie pojedziesz. Mogę sobie w sumie zrobić fragment trasy gdzieś tam w powietrzu i to by załatwiło sprawę. Dziwne, naprawdę. Nie lubię takich utrudnień. Typowo, nie wiem, jakichś takich nieprzemyślanych. Dobra, trudno. Jedziemy. No jest to trudna trasa, mówię, ona nie jest taka... Nie ma takiego fajnego flowu jak rockstarowe traski, które są lightowe i łatwe. Tylko widzicie, tutaj gdzieś trzeba inaczej wjechać. Może dałoby się jechać tam bokiem. O, wiem, jak można by było spróbować pojechać. Ale to nie wiem, czy się uda. Chodzi o to, że spróbujmy tak pojechać. No, myślę, że za małą prędkość będę tu miał, jak będę jechał pod górkę. Chodzi o to, że tu i jakoś tutaj tak. Nie, to bez sensu. Za mała prędkość i też nie ma jak tu wjechać. Dobra, trudno. Jedziemy tu naokoło. Tu będą checkpointy i można też wybrać sobie różne checkpointy. Można wybrać sobie checkpointy takie zwykłe i checkpointy koliste właśnie do tych tub. I łyp. Ops, ops, ops. Muszę to jeszcze przemyśleć, jak to ulepszyć. Zapiszę sobie tą traskę, ale widzicie ogólnie, jak to działa. Może naprawdę coś sobie ciekawego zrobić i te traski można fajnie sobie łączyć. Zobaczymy, jak ta skocznia działa. No będzie działać, ale lepiej jechać tutaj. O. I wow. No. O, i tutaj się jedzie dalej, myk, na ulicę. Gdy się będzie skręcało właśnie w kanał. Jakoś spróbuję sobie dokończyć tą trasę, ale to już myślę, że w przyszłych odcinkach. No jak widzicie, budowanie tych trasek nie jest jeszcze takie super i trzeba poświęcić na to trochę czasu, uwagi i cierpliwości, bo jednak jest to trochę kłopotliwe i trudne. Tutaj mamy taki zalążek tras kaskaderskich jeszcze na początku gry. No nie? Też mogliśmy sobie tutaj tak jechać takimi tubami. No, więc nie jest to jeszcze w 100% takie dobre i nie jest takie dopracowany ten edytor tras, ale można przy odpowiednim masterowaniu tego się nauczyć i też będzie w porządku. Może tutaj gdzieś ta trasa będzie prowadzić? Nie wiem. Coś tam wymyślę. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.